Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy śledzia z sosie musztardowym. Bardzo smaczne i łatwe przygotowanie. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego śledzia. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Śledzie kroimy w centymetrowe paseczki. Przygotujemy sos do śledzi. Do miski przekładam 4 łyżki majonezu. Do tego 2 łyżki kwaśnej śmietany, 2 łyżeczki cukru, 2 łyżki octu jabłkowego, 2 łyżeczki musztardy sarepskiej, nawet 3 łyżeczki musztardy sarepskiej oraz 3 łyżeczki musztardy francuskiej. Sos dokładnie mieszam. Do tego sosu, który przygotowaliśmy, wkładamy całe śledzie. Śledzie przygotowuje się naprawdę bardzo szybko. One są bardzo smaczne. Ja teraz odłożę je na kilka godzin do lodówki. One są do szybkiego spożycia. Śledzie w sosie musztardowym. One już się ładnie schodziły. Przełożymy do miseczki i podajemy. No i tak wyglądają śledziki w sosie musztardowym. Jeszcze spróbujemy śledzika. On postał 12 godzin w lodówce. Cudo. Bardzo dobrze przeszedł aromatem przypraw i majonezu oraz octu. Przepyszny śledzik. Polecam Państwu ten prosty, łatwy przepis na święta i nie tylko. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.